finansowe, Mam kłopoty finansowe, z których ciężko się wygrzebać. Miałem oddać parę złotych, ale zdążyłem przejebać gleba. Puste konto i nie mam na szlugi. Ziomuś, proszę cię poczekać, ciągle wkurwiają mnie długi. Diabeł szepcze do ucha, idź wydaj trochę siana. Chuj z tego, że jedna druga rysa nie oddana. A z rana budzę się z wielkim bólem głowy. Wczoraj jeszcze miałem wszystko, dzisiaj nie mam już połowy. Pamiętam tylko bar i to fajną blond i szmatkę. Myślałem, że zarucham, ale spierdoliłem gadkę. Po sporej dawce alko stałem się zwykłym chamem. A ona se stwierdziła, że mam w głowie najebane. Coś tam ubliżałem, przystawiałem się na przypał. Masz ochotę wypić sama, zapłać za kielicha i odbiła. Chuj tam, pozostaje większy problem. Chociaż zdaję sobie sprawę, zawsze robię co niedobre. Jakby było mało, to gdzieś zapodziałem stówę. I tu nagle wielki typ mnie zaprasza na solówę. Niekontrolowane gadki, dobra, jakoś ugłaskałem. On też był najebany i pomylił mnie z Michałem. Już myślałem, że coś mu nie oddałem, ale nie. Kłopoty finansowe ciągle dopadają mnie. One mnie chcą, one mnie bardzo chcą. Te kurwy chcą one mnie. One mnie chcą, one mnie bardzo chcą. Mam kłopoty finansowe, kurwa, już tak żyć nie chcę. One piją moją krew, jak te pierdolone kleszcze. Jedno tylko spłacę, to drugie narośnie. W końcu mordę mi obiją, może wtedy coś dorosnę. Dobra, bez paniki, trzeba coś wykminić. Lecz nie jestem czarodziejem jak ten wielki Houdini. Dzwoni mi telefon, ziomek mówi, chodź na browar. Pomyślałem, może jeden plus tam, mam tam jakiś towar. Ustawka, jutro muszę oddać, ale spoko. Dzisiaj już mnie nie poniesie i tak zaszedłem głęboko. Podbijam do sklepu zakupy i na kwadrat. Ale zanim to zrobiłem, to psy mi wjebały mandat. Panie, po co przychodzisz na czerwonym świetle? Dobra, pisz i wypierdala, jestem już wkurwiony wściekle. O kurwa, kiedy zbiorę wszystko to do kupy, to nawet se nie kupię tej jebanej chińskiej zupy. Z dupy taka akcja, muszę się ogarnąć. Lecz na razie swoją sytuację widzę bardzo czarną. Pożyczyć, żeby oddać, oddać, żeby pożyczyć. Już nie piję i nie palę, no i zacznę sobie ćwiczyć. Wiem, że to wymówka robić wbrew swojej woli, ale nie ma tej kontroli, Kamil, gdy się napierdoli. Zawsze jakieś akcje i nieporozumienie, a haj zobaczę, kiedy rzucę picie i palenie. Więc proszę ciebie, ziomuś, lepiej weź se do głowy, jeśli nie chcesz tak jak ja mieć problemów finansowych. One mnie chcą, one mnie bardzo chcą. Te kurwy chcą mnie. One mnie chcą, one mnie bardzo chcą.